Drogie siostry i drodzy bracia, bestialstwo, z jakim rozprawiono się z mieszkańcami Woli, każe nam postawić pytanie, w imieniu czego człowiek mógł zgotować taki los drugiemu człowiekowi. Powód jest nam dobrze znany. Było to dążenie Polaków do wolności, chęć przywrócenia niepodległego bytu i próba odzyskania własnej stolicy przez mieszkańców. To one wywołały wściekłość Niemców, którzy postanowili zemścić się w sposób tragiczny, bo na ludności cywilnej, na niewinnych mieszkańcach stolicy. Ta tragedia to tysiące istnień ludzkich, to utracone marzenia i plany zwykłych ludzi. Zduszona w zarodku dziecięca ufność, umilkłe na zawsze kochające serca polskich matek i przerwane nagle życie osób starszych i chorych. Wiemy, że rzeź Woli to zbrodnia niespotykana, nawet jeśli wziąć pod uwagę okrucieństwo całej II wojny światowej. Zbrodnia uznana za największą jednostkową zbrodnię na narodzie polskim. Znamy to z historii, że między 5 a 7 sierpnia na ulicach, podwórkach, domach, fabrykach, szpitalach i w kościołach doszło do bezprzykładnej w dziejach II wojny światowej zorganizowanej masakry ludności cywilnej. Akcja wyniszczyła miasto, była też odpowiedzią na wybuch Powstania Warszawskiego. Ale jej przyczyny tkwią w ideologii nazizmu, okrutnej ideologii nazizmu. Drugiego sierpnia Niemcy przystąpili do systematycznego zabijania mieszkańców Woli. Tego dnia w naszym kościele, w którym się dzisiaj tutaj znajdujemy, w kościele świętego Wojciecha, Niemcy założyli tak zwany obóz filtracyjny. Mieszkańcy Woli byli więzieni w uwłaczających warunkach, mordowani w najbliższej okolicy. A tym, których udało się przeżyć, często byli wysłani do obozów pracy, przymusowej pracy w Niemczech. Ten kościół, przepiękny kościół świętego Wojciecha, to niemy świadek tej wielkiej tragedii. Posadzka, po której stąpamy, przesiąknięta jest krwią ludzkich istnień. Mury to milczący świadkowie ludobójstwa, które tutaj się dokonało, gdzie brat przygotował drugiemu bratu taki los. Gdzie odebrano godność, wolność, gdzie odebrano marzenia, przede wszystkim najcenniejszy dar, jaki otrzymaliśmy od Stwórcy, dar życia. Dziś my tutaj obecni również mamy swoje marzenia, mamy plany, mamy swoje pragnienia. Może jesteśmy umówieni na wieczór, na kolację z przyjaciółmi. A może jutro będziemy się spotykać na rodzinnym obiedzie zaplanowanym już od kilku dni. 75 lat temu, mimo wojny, mimo wielkiego dramatu i tragedii, która już się rozgrywała, nasze siostry i nasi bracia, mieszkańcy Płocki, Wolski, Karłkowy, też mieli swoje plany, marzenia, też mieli pragnienia. Churchill mówił, że zbrodnia niemiecka nie ma nazwy, ale zbrodnia dokonana na mieszkańcach warszawskiej Woli to zbrodnia ludobójstwa. Ludobójstwa o gigantycznych rozmiarach. Ludobójstwa na cywilnej ludności Warszawy. Ludobójstwa na narodzie polskim. Brutalność i przemoc powiązana z pychą oraz nienawiścią i pogardą do postawy, które bardzo odbiegają od chrześcijańskich wartości, które od wieków kształtowały Europę. Niestety III Rzesza i jej obywatele poczuli się panami Europy. Wszystko inne jawiło się jako motłoch, który trzeba było za wszelką cenę zniszczyć. A częściowo, jeśli się da wykorzystać do budowania
budowania potęgi własnego państwa. Skutkiem takiego myślenia, wiemy to doskonale z historii, była tragedia Woli, tragedia Warszawy, Polski i wielu innych państw Europy. Przyczynę takich postaw i ich tragedii możemy upatrywać, gdy mieszkańcy Europy zlekceważyli ostrzeżenie i wezwanie do nawrócenia, jakie Matka Boża przekazała dzieciom w Fatimie. Wybuch II wojny światowej był nieuchronny. Tragedia Warszawy, szczególnie Woli, za których i mieszkańców Woli, za których dzisiaj się modlimy, to następstwa lekceważenia objawień z 1917 roku, które miały miejsce w Fatimie. Większość z nas pamięta już z historii tamte wydarzenia z 1939 roku, 1944. Wybuch II wojny światowej i całą tragedię tych wydarzeń. Pamiętamy, że byliśmy sami walcząc o swoją wolność, o swoją tożsamość, o swoją chrześcijańską duszę, która nie chciała się zgodzić ani z pogańską ideologią hitlerowców, ani z ateistycznym podejściem bolszewików, zdani właściwie na Boga i na siebie. Wiemy doskonale, moi drodzy, że między dobrem a złem nie ma kompromisu, nie może być kompromisu. Tak jak nie ma kompromisu między cjankiem potasu a cukrem pudrem. Jedno i drugie podobne do siebie, jednak nikt z nas nie posypie pączków cjankiem potasu. Podobnie jest w wymiarze zbawienia. Nie można iść na kompromis ze światem, który chce żyć jedynie półśrodkami, odrzuca myślenie o tym, co może go spotkać w przyszłości. To odnosi się także do myślenia o naszej ojczyźnie dzisiaj. Dzisiaj, kiedy znowu mamy do czynienia ze światem, który w sposób programowy odcina się od Pana Boga, który nie chce pamiętać o swoich chrześcijańskich korzeniach, który pragnie żyć jedynie chwilą bieżącą, zauważając, że zanika podział na to, co jest dobre, nie zauważając, że zanika podział na to, co jest dobre i co jest złe. Traci się jednocześnie historyczną pamięć, obraz wyraźnego podziału na katów i ofiary. Znamy to doskonale, jakże bolesne są dla nas dzisiaj pewnie nieprzypadkowe pojawiające się publikacje o polskich obozach koncentracyjnych. Jak zaciera się prawda o tragedii II wojny światowej, mówiącej, że wszyscy byliśmy ofiarami. Tym bardziej musimy czuwać nad tym wielkim dobrem, jakim jest Rzeczpospolita, nasze wspólne dobro. Krew żołnierzy, a przede wszystkim przerwane gwałtownie życie ludności cywilnej, domagają się szacunku, domagają się pamięci, domagają się też odpowiedzialności. Oni oddali swoje życie za Polskę. Ich śmierć jest dla nas dzisiaj i musi być dla nas dzisiaj wyraźnym wołaniem zwróconym do naszych sumień. Co czynimy dla naszej ojczyzny? Czy jest ona dla nas najwyższym dobrem? Czy jesteśmy gotowi się dla tego dobra poświęcić? Największą tragedią byłoby zapomnienie i lekceważenie tych wszystkich ofiar, w intencji których dzisiaj sprawujemy tę ofiarę. Stąd nasza modlitwa, modlitwa za ofiarę, modlitwa za Polskę, za jej bohaterów i obrońców, ale przede wszystkim za cywilne ofiary tego ludobójstwa nazywanego rzezią Woli. Ta dzisiejsza modlitwa jest także za nas, moi drodzy, o naszą pamięć i konieczność naszej odpowiedzialności za ojczyznę. To także modlitwa za tych, którzy są i powinni być odpowiedzialni za przyszłość naszego kraju, za pokój, za sprawiedliwość, za poczucie bezpieczeństwa i to, co często po ludzku najtrudniejsze, ale co wynika z naszego ewangelicznego przekazu, jaki dał nam Jezus Chrystus. To również modlitwa za sprawców tej wielkiej tragedii, aby w poczuciu ludzkiej godności czuli się odpowiedzialni
za straszną zbrodnię i wielką krzywdę wyrządzoną Warszawie i Polsce. Pod koniec powstania warszawskiego mieszkający wtedy w Laskach ksiądz Stefan Wyszyński, dziś sługa Boży, kandydat na ołtarza, ufamy, że będziemy może w przyszłym roku, jeśli Bóg pozwoli, radować się jego beatyfikacją. Zobaczył na niebie chmurę wirujących kartek niesionych przez wiatr od strony płonącej stolicy. Na jednej z nich widniał niedopalony fragment ze słowami: będziesz miłował. Wyszyński zaniósł kartkę do kaplicy, przekazał siostrom i powiedział: nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca stolica. Nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca stolica. To najświętszy apel wtedy walczącej Warszawy dla nas i całego świata. Apel i destana: będziesz miłował. Ten apel jest dziś również zadaniem dla nas, mieszkańców Warszawy. Mieszkańców Warszawy w XXI wieku. Będziesz miłował. To ewangeliczne będziesz miłował nie zwalnia oprawców i ich spadkobierców z zadośćuczynienia i naprawienia wyrządzonych krzywd, ale daje nam ufność w ewangeliczną radość z nawróconego grzesznika. Bo pamiętamy, że Chrystus, któremu ufamy i w którego wierzymy, ciągle nam przypomina, że w niebie będzie większa radość z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych.